kolce tutaj nie mogę założyć, no to na przykład stąd zaczynałem elementy, jakieś odcinki szybkościowe. Część moich kolegów ze skoczni zna moją historię, wie, gdzie trenowałem. Trenerzy też wiedzą, gdybym przestał, to w tym momencie byśmy nie rozmawiali. No i Kuch. Kuch, będzie ostatni skok w tym konkursie. Duże osiągnięcie dla Andrzeja Kucha. Tytuł mistrza Polski już ma. Rekord życiowy tutaj ustanowi. A gdyby teraz jeszcze ósemka. No, wiadomo dobrze i chyba jest 8.01, bo tak myślę sobie, trochę została mu tym razem lewa noga. Ale zobacz, wszystkie równe skoki. Mówiłeś o tym, że właściwie oprócz tego pierwszego to każdym kolejnym by wygrał. Na belce trochę miejsca było. Nie, w ogóle nie było. 8.05! Oprócz samego krążka dostałem kwiat i koszulkę. Niestety, ale nic poza tym. No ja jestem takim właśnie małym ewenementem na skalę, wydaje mi się, co najmniej kraju, bo zaczynałem wszystko późno, dlatego też wyniki po części późno przychodzą, ale dobrze, że przychodzą. Człowiek czym starszy jest, tym pewne rzeczy przychodzą trudniej, ale ja bardzo szybko się uczyłem, bardzo szybko łapałem takie podstawy. Byłem takim dzieckiem czy chłopakiem, który dążył jednak do tej perfekcji, uczył się, chciał. Wiedział na czym, wiedział jaki tam potencjał w nim drzemie i chciał to robić. Znajdujemy się tak naprawdę obok mojej rodziny miejscowości. Obok Mirkowa, w takim powiedzmy plenerze naturalnym bym to nazwał, no, łąki, pola, drogi, w miejscu, w którym treningowo spędziłem bardzo dużo czasu, wykonywałem różne treningi i które tak naprawdę no miło wspominam. Od tego się tak naprawdę, od tego miejsca wszystko się zaczęło. Jest taki jakiś powiedzmy kamień wystający, taki odpowiednik powiedzmy bloku startowego. No, tak może potraktujmy. Nie było warunku, żeby gdziekolwiek indziej trenować. Gdyby nie to miejsce, no uważam, że może byłoby różnie. No i też to był taki punkt, z którego też się mogłem odbić, jakieś zrobić odbicie. Najbliżsi trenerzy to są w promieniu ponad 100 km. Żeby zrobić treningi, musiałbym dojeżdżać powiedzmy co najmniej te 2-3 razy. To są koszty, których tak naprawdę nie mogłem pokryć. I może wolno do tych wyników dochodziłem, ale jednak dochodziłem, a wydaje mi się, że jeszcze bardzo wiele mam do udowodnienia. Wiadomo, no, to nie są warunki do trenowania na wysokim poziomie. On to chyba miał we krwi, bo on się nie poddawał. Nigdy. To nie są w ogóle warunki do trenowania w ogóle na jakikolwiek poziomie, bo raczej tu są warunki takie bardziej przełajowe. To nie było tak, żeby nie udało mi się, przerwie, koniec. A on dążył do swojego celu i tak, żeby to dobrze wyszło, nie? Takie były realia przez większość lat. Takie, które przyczyniły się do zdobycia kilku medali mistrzostw Polski. Bo tu w polu latać, tu tam latać, no nie ma też gdzie ćwiczyć, no bo gdzie ma, boiska nie ma, tego nie ma, to w pole nie rozleci, w polach biega. Znajdujemy się na Orliku. Na Orliku w Galewicach. Jest to też powiedzmy podwójne miejsce dla mnie pracy treningowej, ale też obecnie pracy jako animatora na tym obiekcie. Bardzo duży przeskok treningowy dla mnie z miejsc pól, dróg, na których wykonywałem trening, do miejsc, gdzie ta nawierzchnia pozwalała na zwiększanie, osiąganie troszkę większych możliwości treningowych, rozwoju.
gdzie mogłem też założyć już kolce, gdzie mogłem już pobiegać już elementy szybkościowe, przynajmniej na 40-60-metrowych odcinkach. No i przede wszystkim mogłem w końcu poskakać do piaskownicy, czyli trenować to, co tak naprawdę robię na zawodach. Bo nie miał nigdzie wsparcia. Nie miał. Co po prostu sam nie wywalczył u kogoś, tak nie miał znikąd nic pomocy. Przygotowuję wszystko sam. Tak, to na pewno nie jest to łatwe. Zdecydowanie nie jest to łatwe, ale sprawia mi to na pewno fajną, dużo większą frajdę, jeśli wychodzi to wszystko. Bo kiedyś mówił, że a może już wystarczy, może tego, ale teraz widzę, że ma jeszcze ochotę na coś, jeszcze ma na coś ochotę, żeby coś, jeszcze może większy wynik zrobić. Że znajdę się już w tym roku na meetingu Diamentowej Ligi, bo nie oszukujmy się, no Diamentowa Liga to odpowiednik Ligi Mistrzów Piłkarskiej czy Siatkarskiej, tam startują najlepsi zawodnicy na świecie i to bardzo wąskie grono w każdej konkurencji. No nie wiem, sami zawodnicy, z którymi startowałem na Diamentowej Lidze, gdyby zobaczyli, jaki zawodnik, w jakich warunkach trenuje i mógł się tam znaleźć, na pewno też by się złapali za głowę tak samo jak ja. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to była trąba, czy to była jakaś taka potężna chwilowa wichura, bo ja tylko z tego, co pamiętam, to pamiętam, zdążyłem tylko wuja samochód przeparkować i momentalnie się wiatrak zerwał. Słyszałem z góry, że zaczyna woda nalatywać i kapać. No i wychodząc na piętro, patrzę niebo. Połowa dachu została zerwana i poleciała tam w stronę pola sąsiada, jakieś 100 metrów dalej. I rzeczywiście, no, zostało tam wszystko, meble, ściany, wszystko zalane. I że było tak naprawdę śmiesznie w tej przykrej sytuacji, to mieliśmy w najbliższym czasie się właśnie wprowadzać na górę, bo były tam malowane, były tam pewne rzeczy sprowadzane. No i wszystko tak naprawdę poszło. Niestety był taki moment, gdzie no decyzję też już o mało bym nie zakończył sportowej tej mojej początkowej przygody, bo teraz tu będą pieniądze potrzebne, nie? Żeby to wszystko jakoś ogarnąć. Nie możemy zrozumieć pewnych rzeczy, tego, że taty nie ma, tego, że mama odeszła, tak samo. No ojciec nie żyje 20 lat, jego nie, a mama 3 lata. No ale po tych, mimo że po tym, nie załamał się, nie, jeszcze więcej. Dążył do tego, żeby coś osiągnąć, nie? Ten swój cel, ten w sporcie, żeby to osiągnąć. Tak dążył, że po prostu to, co chciał, to osiągnął, mówi, tego mistrza osiągnął jednak, nie? To była dedykacja dla moich rodziców, bo tak naprawdę dzięki nim jestem, dzięki nim mogę uprawiać sport, dzięki nim jestem, dzięki nim mogę tutaj z Państwem rozmawiać, mogę się realizować jako sportowiec, mogę pokazywać to, co najlepsze i się rozwijać, ale jestem też przekonany i no chciałbym, żeby w takich momentach oni byli i oni jednak nie patrzyli z góry na to wszystko, tylko jednak, żeby byli obok i się cieszyli i mogli się cieszyć tutaj za życia i to zobaczyć. No, chciałbym, żeby tak było, no niestety, ale pewne rzeczy no, nie da się zmienić, nie da się odkręcić. W każdym starcie myślę właśnie o moich rodzicach. Myślę o tym, że robię to dla nich. Myślę, że z ich pomocą dla nich wszystko to będzie dobrze wychodziło i mam nadzieję, że na ten moment wszystko dobrze wychodzi. Pracuję na dwa etaty, w sumie na dwa etaty, jak sobie policzę z dwoma pracami i z treningami, to są wychodzić dwa etaty i tak naprawdę no moim największym wsparciem jest jednak żona. Rozumie to na szczęście, otacza mnie pełnym wsparciem, opieką z tym wszystkim, rozumie, no nie narzeka, nie robi mi jakichś problemów. Patrząc na innych sportowców, jakie oni mają warunki, a jakie on, to jest
180 stopni, bo można powiedzieć, nie? Bo inni to i na halach ćwiczą i mają trenerów, nie daj, że trenerów, to i tych fizjoterapów i wszystko na miejscu, a nie ma nic. To są takie ciężkie tematy, które ja nie potrafię wytłumaczyć, bo według mnie powinno być inaczej, powinno być po prostu normalnie.